wszystkim witamy wszystkich. Przyjechało na tą edycję jesienną 132 załogi, więc mamy rekordową ilość, jeżeli chodzi o załogi. Z czym muszą się zmierzyć? Na pewno nie z upałem, jaki nam dopisywał w czerwcowej edycji. Zawodnicy prosili o to, żebyśmy im takie upały tutaj nie serwowali, więc jak widzimy teraz za oknem pada deszcz. Zmagają się z dużą, ogromną ilością błota i to będzie dla nich przede wszystkim największą przeszkodą w tej edycji. Trasy są podzielone na, że w ogóle wszyscy zawodnicy są podzieleni na 5 klas, każda jedzie praktycznie inną drogą. One tam w pewnym momencie będą się spotykały, natomiast jeżeli chodzi o pieczątki, to są podzielone według specyfikacji samochodu. Trasy są w połowie asfaltowe, jakieś tam dojazdy, ale w większości to są tereny takie błotne typowo dla samochodów off-roadowych. Rozpoczynamy jak zawsze, czyli od OS-u czasowego, tak zwanej tej próby czasowej i po tym zawodnicy wyjeżdżają na zbieranie pieczątek, czyli mają do przejechania w zależności od, tam mówię, od klasy od 30 do 80 km. I 6 godzin na to, żeby zdobyć jak największą ilość pieczątek. Po tym jak my przygotowywaliśmy te trasy, a to było no, 2 tygodnie temu, to było no, zdecydowanie mokro, bardzo mokro. No jak widzimy, w nocy padało, teraz pada, więc tego deszczu i wody, błota im nie zabrakło. Dysponujemy dużym lokalem o nazwie Grobla Klub na ulicy Przemysłowej w Bełchatowie, więc stwierdziliśmy, dlaczego nie wesprzeć tego typu imprezy, oczywiście bardzo fajnego sportu typu off-road. Także oddajemy do dyspozycji cały lokal na cały dzień, a wieczorem również na imprezę dyskotekową dla tych gości. Marka Dragon Winch ma przyjemność po raz kolejny być sponsorem tytularnym. Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że to jest dla nas szczególny dzień, Dzień Niepodległości, więc tym bardziej jest wielkie przejęcie. Na pewno będą ekstremalne wrażenia. W świecie off-roadowym zmierzą się różni ludzie z różnych klas, którzy już po raz kolejny debiutują, nie tylko. Z tego, co się orientowałam, to trasa jest naprawdę bardzo trudna. Łączne trasy mają chyba ponad 300 km, także na pewno będzie się działo, a my, Dragon Winch, jest z Wami, również pod kątem bezpieczeństwa, gdyby były jakieś potrzebne działania, interwencje, również jesteśmy przygotowani, także będzie gorąco. Każde rajdy są dla nas szczególne, przykładamy się również i pieczołowicie przygotowujemy pod kątem organizacyjnym, także jak na to wychodzi, po raz kolejny, prawda? Jest to dla nas wielkie wydarzenie. Witamy wszystkich serdecznie. Kolejna edycja Wyrobisko 2016 Dragon Winch. Spotykamy się 11 listopada. Dzień Niepodległości, nasze święto. Super, że jest możliwość spotkać się w takim dniu, pobawić się. Dzięki za to, że macie flagi na samochodach. Prosimy, żeby ta flaga nie wylądowała w błocie i tak dalej. Dbajmy o to. To są takie krótkie pierwsze informacje. Spotykamy się tutaj dzięki naszym sponsorom. Sponsor tytułarny Dragon Winch. Cała gama sponsorów, wymienimy ich wszystkich później. Za co im serdecznie dziękujemy, że są z nami od pierwszej edycji do tej, której jesteśmy. No i co, lecimy po kolei, ja powiem ogólne informacje, natomiast tutaj koledzy się będą wypowiadać na temat bezpieczeństwa. Zaczynamy od czego? Zaczynamy od OS-y, więc w momencie pod prawie ruszacie wszyscy na OS-y. OS-y są tak, blisko bazy, dwa OS-y dla klasy turystycznej, turystycznej Pro. Dalej oddalone są OS-y dla klasy Extreme. Mechaniki elektrycy jadą po rozbiórku. Kłady jadą na końcu, więc kłady wyjeżdżają za chwilę na zbieranie pieczątek i uprzedzamy, żeby kłady miały, pilnowały tak, żeby miały wpisane godziny wyjazdu teraz. Jeżeli ktoś pojedzie bez wypisanej godziny, no to nie będzie klasyfikowany, tak? Czyli przy wyjeździe przez bramę musicie w kładach mieć już wpisaną godzinę, od której wypuszczacie teren. Będzie osoba stała, będzie Wam wpisywała tę godzinę. Turystyczna klasa. Ojś kawałek dalej nie jest trudny, niespodzianką jest to, że po drodze klasa turystyczna będzie miała drugiego OS-a, znajdzie go w roadbooku. Drugi OS jest taki, że jak startujecie według kolejności podjazdu, mówię o tym drugim, ale wrócę do pierwszego. Prośba, jak wyjadą turystyki pro w prawo za bramą, to turystyki pro jak najbardziej prawej strony się ustawiają, turystyki po lewej stronie, bo tak jest teren podzielony, lewa, prawa strona. I apelujemy, prosimy, podjeżdżajcie w miarę według numerów startowych, puścimy to sprawnie, nie będziemy Was trzymać na OS-ach, lecicie sobie po pieczątki, lecicie się bawić dalej. Tak, my Wam wpiszemy po OS-ie czas, jaki mieliście, plus wypiszemy Wam wtedy godzinę wyjazdu w teren.
Każda załoga ma teoretycznie napisany czas. Macie taką samą ilość czasu później na zdobycie pieczątek, jest to 6 godzin. Na drugi OS, który jest dla turystyka, on będzie po roadbooku, dojedziecie do niego i tam mówię, która załoga podjedzie pierwsza, jedzie. My nie odliczamy, nie zatrzymujemy czasu, macie to w 6 godzinach. Dobra. Zatrzymanie. Jeżeli chodzi o OS, to pamiętajcie, że my zatrzymujemy stoper w momencie, jak jest są ostatnie słupki z taśmą. Samochód, słupki muszą być między osiami i musicie się zatrzymać. Wtedy wyłączamy stoper, żeby tam nam ktoś nie przeleciał przez to. To jest ogólnie, jeżeli chodzi o OS, pieczątki, to wiecie, jak się zbiera, tak? O bezpieczeństwie powiedzą koledzy. Następny temat. Na tych dwóch tablicach, po lewej stronie i tam przy wejściu, dla innych samych tablicy, są napisane numery telefonów do naszych pomocników, którzy nam tutaj po prostu pomagają przy rajdzie. I chodzi o co? Jest dyżurujący mechanik stały, jest dyżurujący mechanik mobilny. Ma ktoś awarię, albo sobie spiszcie numery, albo dzwońcie do nas. My wam podamy te numery telefonów, możecie się umawiać. Mamy wulkanizację, która dyżuruje, jeżeli ktoś złapie karcia, jest telefon, dzwonicie, umawiacie się i będziecie mogli wykonać tam usługę. Mamy pomoc drogową, mamy holowanie. Ktoś złapie awarię poważną, nie da się go uratować, więc go po prostu wciągamy do bazy. Pogotowie akumulatorowe na wejściu. Jeżeli macie problem z akumulatorem, dzwonicie, nie ma problemu, oni podjadą, sprzedadzą wam fajny akumulator w dobrej cenie i możecie się bawić dalej. Mamy staga pomoc, jeżeli chodzi, ktoś ma tam jakieś mechaniczne problemy z instalacją gazową, dzwonicie, podjeżdżają i ratują was, żebyście mogli się bawić dalej. Co do organizacji, jeżeli wyjedziemy... i Dragon Wings oczywiście prowadzi serwis wyciągarek. Jeżeli ktoś ma awarię wyciągarki, jest telefon na tablicy, dzwonicie i być może będziecie się bawić dalej. Może się uda to naprawić. Co do organizacji, tak jak mówiłem, 6 godzin od momentu wyjazdu z OS-u. Szacujemy, że no, powinno nam się udać około godziny 19.15 ogłosić wyniki wstępne. 20 godzina oficjalne rozdanie nagród, oficjalne wyniki. I apeluję, w godzinie 19.15, czy jak to ogłosimy, może być 19.20-30, ten czas do oficjalnych wyników macie na protesty. Nie przyjmujemy protestów po tej godzinie. Wszystkie dokumenty idą do pieca, nie ma powrotu. Więc jeżeli ktokolwiek ma uwagi co do ilości punktów, jakie zdobył, to od razu jest na to czas. Nie wracamy do tego. Załoga numer 129, która będzie kręciła się po trasie, jest załogą nieklasyfikowaną. Oni jadą, chcą się przejechać, więc oni nie biorą udziału, nie są tam wliczane punkty. Będą zdobywali te pieczątki, ale nie będą przeszkadzali. Co jeszcze? Mam nadzieję, że wszyscy macie wodery. Może klasa turystyczna nie będzie potrzebowała. Natomiast pozostali, jeżeli mają pianki do nurkowania, może płetwy się nawet przydadzą, koła ratunkowe i tak dalej. Aha, właśnie, bo troszeczkę zawodnicy zanikują jedną rzecz. Mamy nagrodę Fair Play. I Fair Play na pewno w turystyku będzie potrzebny. Więc wpisujcie na karcie, w ogóle w każdej klasie, na karcie drogowej na dole macie miejsce Fair Play. Wy wpisujecie załogę, która wam pomogła. My zliczamy, ile razy załoga została zgłoszona. I załoga, która najwięcej razy będzie pomagała, dostaje nam drogę Fair Play. Załoga numer 403, 229, 216 i nie wiem czy kłady, 313, 14 oddały karty rejestracyjne. 313 oddały, dobra. 128 jeszcze, tak? Więc te załogi, jeżeli nie oddały dokumentów, to prosimy jeszcze przed wyjazdem o zwrot. To z mojej strony tyle, ja wam życzę udanej zabawy. Koledzy powiedzą trochę o bezpieczeństwie. Witam, cieszymy się, że taka liczna grupa się zwiedziła. Teraz kilka słów na temat zachowania się. Jak zwykle, no przykro mi to mówić, ale będziemy uwalani dla tych, którzy są egoistami i jeszcze są niebezpieczni. Słuchajcie, są rajdy, które obserwujemy, na których jesteśmy i widzimy, co się dzieje. Naprawdę zależy nam, żebyście wszyscy wrócili. Jak to mówiła mama mojej koleżanki, jak wyjeżdżaliśmy, może was wrócić więcej, ale żeby was nie wróciło mniej. Więc słuchajcie, uważajcie, gdzie się ktoś kręci. Jak ktoś pracuje na wyciągarce, to może lina pęknąć. Nie podchodzimy, nie przytrzymujemy tego ręką, nie naciągamy na bębę, nie udajemy kozactwa, nie przypłacamy tego później zdrowiem. To bardzo ważna rzecz.
jak się ktoś wciąga, to nie stoimy z tyłu za zderzakiem i nie czekamy, aż się coś nie uda i będziemy musieli przyjąć samochód na klatę. Jak ktoś widzicie, że robi, to nie wpitalacie się z rękami, tylko delikatnie, bo to słuchajcie nerwy, adrenalina, zwracacie na coś uwagę. Nie będziemy tolerować rzeczy, na które do tej pory radziliśmy sobie. Jak znajdziemy ludzi, którzy celowo zniszczą pieczątkę albo urwą, to ty nie mogli zrobić tego, wytropimy, pożegnamy się raz po raz. To przykro mi, że ja muszę mówić to na początku, ale zawsze o tym mówię i pilnujemy się tego i dlatego zabawimy się dobrze, nie ma z tym problemu. Mamy dwa przejazdy kolejowe. Uczyłam pilotów. Wyjść, sprawdzić, stanąć na drodze, druga osoba wyjeżdża, przyjeżdżamy. To są, wjeżdżamy na drogę publiczną, asfaltową, z przejazdem kolejowym, trzeba tego przypilnować. Słuchajcie, dwa razy zabezpieczymy się lepiej, w większym gronie spotkamy się następnym razem. Wjazd w błoto. Są takie miejsca, gdzie rzeczywiście pilot jest po to, żeby poszedł. Trzeba zaobserwować, czy pilot wrócił, czy nie. Jak wrócił, to możemy jechać. Jak nie wrócił, to ratujemy pilota. Jest pieczątka numer 170 za 7 punktów. Z szacunku dla waszych maszyn, samochody bardzo poważnie rozstrzygnijcie to, czy tam jeżdżamy. To jest pieczątka dla kładów. Specjalnie umieściliśmy taką pieczątkę, żeby nie wszyscy mogli takie rzeczy zdobyć. Pieczątki od 162 do 169 są razy 3 i te pieczątki są trudne, ale do zrobienia dla wyczynowców, którzy no, nie boją się. Nie ma co to zacząć, to są tereny bagienne, popadało, to jest korzuch na bagnie, który zarasta. Jak ciężkim samochodem to zerwiemy, to głębokości nie potrafimy określić. No, ja ratowałem swojego psa, bo wystawało mu w jedno oko i kawałek nosa. Udało się. Resztę jest do zrobienia i spokojnie traktujemy. Jest jeszcze kawałek takich drogi wzdłuż torów na wysokości miejscowości Kurnos. Ale jak będziecie jechali wzdłuż torów i zobaczycie ładnie przysypaną liściami dróżkę na wysokiej skarpie, to nie podniecajcie się, że można pytę zrobić i polecieć 8 dychów. To jest bardzo śliska droga i można wtoczyć się z nasypu. Tak, z dosyć wysokiego. Bardzo ostrożnie. Teraz przysypało liściami, które opadły, nie widać pewnych rzeczy. To jest zdradliwe i może naprawdę skończyć się źle. Mówię, mamy 6 godzin, staraliśmy się utrudnić, no co tu dużo mówić, żebyście nie wyrobili się ze wszystkim, ale to nie jest powód, żeby ryzykować życie. I do tego stopnia konkluzja. Szczególnie dla turystyka pro, dla normalnego turystyka. Ci, którzy nie mają na pierwszej stronie koordynatu bazy rajdu, jest tutaj baza koordynaty, sobie proszę wbić. Jest jeszcze kuchnia, koordynaty kuchni. To sobie możecie tam dojechać. Wbijcie to sobie w GPS-a i zostawcie pół godziny na to, żeby dojechać do bazy. Kto się spóźni, ten będzie uklasyfikowany. Dołożyliśmy środki starań, żeby to było trudne i żeby nie rozstrzygały czasy z OS-u, bo jak zrobicie 10 samochodów, zrobić wszystkie pieczątki, to będą rozstrzygały czasy z OS-u, a sami wiecie, że to jest duża ilość szczęścia, komu się lepiej powiedzieć. Dlatego jest tak zrobione, że będą raczej decydowały ilości pieczątek i żebyście się zaklasyfikowali, to musicie wrócić na bazę w przeciągu 6 godzin. O to bardzo prosimy, bo tak samo jak się ktoś spóźni minutę, tak samo godzina czasu spóźnienia dla nas jest to samo, traktujemy wszystkich równo. Teraz wykładam. Ja chciałem powiedzieć kilka słów do klasy Quad. Czy GPS-a macie wgrane dwa ślady. Pierwszy ślad nazwany Baza Góra Kamieńsk. To jest ślad, którym jedziecie zaraz na początku. Ślad powrotny, w momencie jak będziecie na Górze Kamieńsk, przełączacie sobie ślad na Góra Kamieńsk Baza. Żeby nie pomylić tych śladów. Drugi temat, pieczątki dla kładów, tylko dla kładów, są o numerach od 190 do 226. Oprócz tych pieczątek zdobywacie jeszcze wszystkie pieczątki, które są w karcie drogowej. Dodatkowo każda pieczątka otaśmowana jeszcze jest taśmą żółto-czarną i ta drzewa, czy tam drzewa, czy pieczątki z takimi taśmami są tylko dla kładów.
Tu, gdzie kolega Zbyszek mówił odnośnie przejazdu przez tory kolejowe. Trasa Kładów wiedzie około 1,5 km wzdłuż torowiska. Pociągi PKP są nieprzewidywalne. Proponuję, żeby Kładów na torowisku nie zostawiać. No tyle. Chyba wszyscy przeczytali jego maila organizacyjnego, który był wysłany wcześniej. Tam jest napisane o tym, o naszej pomocy przy okazji tego rajdu, więc mamy fundację Przystań, dzięki którym mogliście tutaj, możecie się posiedlić przed wyjazdem, może nawet go chcecie zabrać. Druga sprawa, fundacja Diabeciaki, zbadajcie sobie poziom cukru. Teraz, później, obojętnie polecamy i naprawdę super sprawa. Posiłek macie na trasie rajdu według właśnie koordynatów, bądź w roadbooku jest zapisane, gdzie jest kuchnia, zatrzymujecie, ona nie ma pieczątki. Tak? Czyli po prostu, jeżeli ktoś chce podjechać, podjedzie, zje sobie, jeżeli nie jedzie dalej, nie musi tam zajeżdżać, to nie jest to obowiązkowe. Kiedyś była punktowana, w tej chwili nie. Pieczątki, no niektóre są takie do zdobywania, jeżeli mówię o klasie turystycznej, turystycznej pro, a niektóre są trochę do poszukania, więc musicie się trochę nabawić, pilot musi pobiegać, tak? Żeby trochę czasu wam na tym wszystkim zeszło. A prośba taka, te poduszki, które macie z tych pieczątek, jakby do nas wróciły, to by było super, bo mamy ostatnie kłopoty z zakupem tego, więc jakby wróciły, nie zginęły gdzieś tam, to by było elegancko. Wszystko? Wszystko. Czy jakieś pytania macie? Bliżej, bliżej, nie słyszymy. Wszystkie samochody mają taśmę tego samego koloru. To jest taśma biało-czerwona na drzewach zaznaczona. Tylko Kłady. W turystyku nie ma, nie wszystkie są widoczne. Nie wszystkie w turystyku oznaczone, bo są bardzo widoczne. Tylko Kłady mają tą żółto-czarną, więc dodatkowa, oprócz biało-czerwone, więc tam samochody niech się nie zapuszczają, bo tam nie ma tych pieczątek punktowanych na samochodzie. No i uważajmy na trasy, bo w pewnym momencie mogą się krzyżować, że tam przeciwka będzie jechała jedna klasa, przedkłady, a samochody, więc wiadomo, oczy dookoła głowy i uważajmy na siebie. Czyli... Dobra, czyli co, mamy wszystko? Jeszcze jakieś pytania? Dla mechaników i dla elektryków jest OS na Zamościu, wejdzie się tam, niech pilot spojrzy na to. Bo OS wygląda niewinnie, ale spuszczony jest poprzek skarb i można się gdzieś wygawować. Spójrzcie na to, zanim dojdziecie. Z naszej strony wszystko na początek. Życzymy wszystkim miłej zabawy. Wróćmy w całości, dbajmy o siebie i widzimy się za 6 godzin. Ponad. Powodzenia.
na blokadach szedłem.